No witam wszystkich, chyba wszystko działa jak należy. Także dzisiaj mamy drugi lot próbny, drugą wywózkę. Dzisiaj sobie pojechałem już troszkę jeszcze dalej. Dzisiaj jest prawie 50 km w linii prostej do mnie. Poniedziałek, 12 kwietnia, pogoda bardzo ładna, praktycznie bezwiecznie. Temperatura jakieś 14 stopni, prawdopodobnie tak ma być też i w niedzielę, z tego co pogodę pokazuje. Jutro prawdopodobnie deszcz, pojutrze deszcz, czwartek to samo deszczowo, dopiero koło piątku jeszcze jeden trening, pewnie zrobimy jeszcze jedną wywózkę, jak się uda. I zobaczymy dalej co będzie. No, na sobotę, na niedzielę już prognoza pokazują na południu Polski dość fajną, dość w miarę przyjemnie, też 12-14 stopni. Czy to się sprawdzi, to się okaże. Na pewno zarząd podejmie decyzję odpowiednią, tak żeby wszyscy w miarę byli zadowoleni, bo to zawsze wiadomo, będą tam jakieś tematy, że komuś się pogoda nie będzie podobała, że ktoś nie ma wytrenowanego MBA, bo ktoś nie wozi, nie ma czasu. No ale to jest, myślę, już normalna sprawa. Już to było przerabiane nieraz, chyba wszędzie. Także tak samo i u nas się dzieje, także normalna sprawa. I dzisiaj co? No puszczamy te gąbki, zobaczymy. Chwilę temu puściłem samiczki, 15 minut temu. No i teraz puszczam sobie samczyki, dzisiaj robiłem zmianę. Parę dni temu były puszczane odwrotnie, no nie były puszczane pierw samczyki, później samiczki. Dzisiaj robimy odwrotnie. Ja tak zawsze jak sobie eksperymentuję, raz tak puszczam, żeby po prostu wyrobić jakąś tą motywację do tego MB, dzięki temu, że po prostu na zmianę ktoś będzie na nich czekał. Raz samczyk, wiadomo, raz to, raz tak. Także puszczam te gąbki, za chwilkę jeszcze powiem jedną, dwie sprawy. Także startujemy. Wszystko elegancko poszło. Robią kółeczka. No, już nabierają wysokości. Pułap już bardzo wysoki. Jeszcze jedno kółeczko i pewnie teraz już całą grupką praktycznie i będą szły pewnie już kierunek, tak mi się wydaje, ku słońcu. Tej koledze miałem pytanie odnośnie kabinki. Tą kabinkę mi robił Darek Kioski, numer telefonu do niego oczywiście, że mam, także jakby ktoś potrzebował, to raczej w komentarzach nie będę pisał, tam o wiadome RODO i te sprawy, także jak ktoś zainteresowany tym tematem kabinki, to jak najbardziej można do mnie zadzwonić, czy SMS-a napisać, to kontakt mogę podać, nie ma problemu. Wykonanie bardzo fajne, jestem bardzo zadowolony. Pytali mnie koledzy na temat klatek, no, nie? No to już wytłumaczę, o co chodzi. No. Kosze są takie dosłownie, kosze są takie jak większość używa, z tym, że ty mi kolega zrobił, że ma po prostu kołeczki z jednej strony, specjalnie po to, żeby po prostu poić te gąbki młode, no nie, bo mi też zależy, żeby robić nocowania, to praktykuję od już tam ok lat, także gąbki będą na noc wkładane. Będę je uczył po prostu pić w kabinie, przestawiając ten koszul, taką delikatną przeróbkę. No i to jest temat taki, jeden koszów. Drugi temat, żeście mi tam pytali w komentarzach, czego tak daleko włożę głębiej na pierwszy raz, no nie? No koledzy, powiem wam tak, jeśli się widzi, że gąbki ku domu super latają, no to nie ma co tam się bawić po 5-10 km, tylko po prostu jadę sobie na już raz na 40. Jeśli bym widział, że gołębie po prostu na przez zimę nie latały i są delikatnie przypasione, no to oczywiście, że trzeba koło domu je rozruszać, trzeba te wywózki robić takie stopniowe, no nie, po 5, tam po 20, 30 km, no nie, no coraz to dalej. A tak to w moim przypadku widzę, że trenują kapitalnie, no to jest marnowanie mojego czasu, no i paliwa oczywiście, żeby po prostu się bawić wywózki tam co parę dni z bliskiej odległości. To jest takie moje zdanie, tam temat widziałem, był bardzo mocno
mocno pisany na Facebooku, na grupie. To jest takie moje zdanie, no nie, na temat wywózek. Także wiadomo, każdy robi jak uważa, no ale ja jednak to robię tak. Naloty młode oczywiście jest inny temat, wtedy się robi wywózki praktycznie od podwórka, stopniowo, coraz to dalej. Ja to przynajmniej praktykuję i to jest oczywiście słuszne działanie. No a tak to nie ma sensu się bawić w takie po prostu wożenie po parę kilometrów głębi dorosłe, które mają przeleciane już praktycznie. No młode wiadomo mają te 300 porobione, a stare to wiadomo, no praktycznie maratony wszystkie głębie, no to nie ma co się bawić z jakichś tam bliskiej odległości. Tym bardziej, że koło domu naprawdę bardzo fajnie trenują, są lekutkie, są w formie, także zobaczymy. Ale trzymajcie kciuki za pogodę i za ogólnie te tematy związane z koronawirusem, żeby jednak to wszystko sfolgowało i coraz to mniej tych przypadków było zachorowań. Mam nadzieję, że ruszymy wszystko zgodnie z planem. Oby się pogoda dołowo opisała i no i zobaczymy. No, mam nadzieję, że wszystko jakoś pomału się nam poukłada i będziemy się cieszyć dalej z tego naszego hobby jak należy do tej pory. W tamtym roku loty się udało organizować. Koszowania były robione według mnie bezpiecznie. Na punktach wszystko było przestrzegane, przynajmniej u mnie. Z tego co wiem, chłopaki się nam angażowali, bardzo fajnie pilnowali tematów, także to jest najważniejsze. No i zobaczymy. No gąbków już ani śladu, poleciały na pewno. Już mają parę metrów, kilometrów zrobione, także mało usiadam samochodzik i gonimy je. W domu tam dosłownie 20-30 minut góra, będą ze sobą, będą się widziały. W tej chwili mają jeszcze mutki w gniazdach, także chwilkę będziemy je rozdzielać. No i szykujemy je do kolejnej wywózki, która prawdopodobnie będzie w piątek, tak mi się wydaje. Także pozdrawiam wszystkich, tradycyjnie zdrówka, trzymajcie się, dobrych lotów. Wszystkiego najlepszego, cześć wszystkim.